Zacznijmy od ostatnich wydarzeń. Mieliśmy do czynienia z bardzo poważnym projektem politycznym co najmniej dwóch środowisk. No, po pierwsze obozu władzy. Obóz władzy przygotowywał się do tego, co się stało od dłuższego czasu. Przygotował się w ten sposób, że bardzo mu zależało na dokonaniu potężnej prowokacji na oczach świata, w której miał walny udział wziąć PiS z Kluby Gazety Polskiej i miała być dowodem na to, że wprawdzie ta władza może źle rządzi, może ma swoje problemy, ale jest jako jednak gwarantem spokoju w Polsce, w Europie Środkowej. Taki przekaz miał trafić do polskich i zagranicznych mediów, do polskiej zagranicznej opinii publicznej. Dowodów na to jest chyba aż nadto. Po pierwsze, zdecydowano się zorganizować szczyt klimatyczny 11 listopada, czyli ściągnąć bardzo duże grupy lewaków do Polski w momencie, kiedy znajdą się duże grupy narodowców, kibiców, którzy wiadomo mogą wejść w bardzo łatwe starcie. Po drugie, za wszelką cenę prowokowano i próbowano wymusić obecność PiS na tych uroczystościach. Ja robił to obydwie strony. Ja byłem bardzo mocno atakowany, naciskany przez środowisko narodowe, żeby Kluby Gazety Polskiej pojawiły się 11 listopada w Warszawie. Ale w ostatniej chwili zaczął też robić minister Sienkiewicz. Zaczął ubolewać przez ostatnie tygodnie, że nie będzie PiS-u, nie będzie Klubów Gazety Polskiej na tych uroczystościach. Akurat dla niego z punktu widzenia bezpieczeństwa powinna być to wielka radość, no bo mieli kłopot z organizacją. No, potem już zaczęły się dziać rzeczy zupełnie niebywałe. Po pierwsze, po raz pierwszy zatwierdzono trasę Marszu Niepodległości w okolicach rosyjskiej ambasady. Wcześniej trzymano ich dosyć daleko od tego miejsca. Po drugie, zdjęto ochronę policyjną z wielu miejsc, a wcześniej ta ochrona była bardzo silna. Szczególnie zdjęto typowe zabezpieczenia w okolicach rosyjskiej ambasady. Ja przypomniałem sobie, jak robiliśmy jakąś pikietę, bo byli życzeni, czy z jakiegoś innego powodu, taką stuosobową. To było 500 funkcjonariuszy, armatki wodne, skoty i takie pancerne barierki, takie lite. To są bardzo trudne do przekroczenia. No tutaj można powiedzieć, że jeden patrol mógłby załatwić sprawę tych, którzy rzucali coś na ten ambasadę, ale i tego patrolu nie było w tym miejscu. Wcześniejsze wypowiedzi ministra Sienkiewicza, które wręcz prowokowały kibiców środowiska narodowe do konfliktu, czyli takie obraźliwe, agresywne, za którymi nie szły żadne konkretne działania, ale prowokujące, tak? Czyli prowokujące konflikt. To wszystko razem no, musiało się skończyć tak, jak się skończyło, to znaczy zamieszkami. I tylko jednego zabrakło w tym obrazku. No nie było nas, tak? Nie było Klubu Gazety Polskiej, nie było PiS. I to rzeczywiście im się bardzo nie udało. Potem powstała teoria o agresywnym wyjeździe Jarosława Kaczyńskiego do Kraskowa, o prowokacyjnym nieprzebywaniu w miejscu zamieszek, chcącym wykorzystaniu narodowców i tak dalej, i tak dalej. A najśmieszniejsze jest to, że jak usłyszeliśmy o rozruchach w Warszawie, pierwszy, akurat składaliśmy w krypcie, gdzie leży Lech Kaczyński i obok Józef Piłsudski kwiaty i krypta była przez chwilę zamknięta, bo tam duży tłum w Krakowie uniemożliwiał wyjście, to w oczekiwaniu na wyjście, żeśmy nawet tak trochę zaczęli żartować, że pewnie będą mówili o tym, że to nasza wina. Nie zdążono otworzyć drzwi krypty, już pierwsze komentarze się pojawiły, że my tam zamknięci w krypcie tak naprawdę wymusiliśmy te ataki na rosyjską ambasadę, na skłod, na tęczę. Przemyślana, tylko nie do końca dobrze zrealizowana prowokacja ze strony władzy. I teraz miało to służyć przede wszystkim udowodnieniu, że dojście do władzy rządu Jarosława Kaczyńskiego spowoduje wojnę z Rosją. To jest ostatnia jeszcze legitymacja rządów Donalda Tuska. Oni próbują przestraszyć. No dobrze, może w Smoleńsku stało się coś strasznego, ale nawet jak się stało, to my nie powinniśmy tego podnosić, bo to wywoła wojnę z Rosją. Tym próbują przestraszyć społeczeństwo. I atak na rosyjską ambasadę miał być jakby pokazaniem tego, czym będą rządy Jarosława Kaczyńskiego. I po to im było to potrzebne, bo to była ta cała prowokacja zorganizowana. Nawet, czyli nie same te rozruchy, ale bardzo ostry konflikt z Rosją. Mieliśmy przygotowaną już kontrakcję od razu, wyglądającą na z góry zainspirowaną w ambasadzie polskiej w Moskwie. Zresztą jak widziałem reakcję tych strażników rosyjskich, no to oni się pod rękę prowadzili, tak? Jakiś człowiek agresywnie wrzuca petardę, a strażnik go tak bierze pod rękę i jak narzeczenie ze sobą
idą. No nie wygląda to na akcję służb, które likwidują profesjonalnie atakujących, tylko no, zrobili swoją robotę i trzeba pokazać, że się ich odprowadza. Nawet specjalnie nie udawali, o co tu chodzi. I taki przekaz miał pójść w cały świat. No co się nie udało? No myśmy przede wszystkim ściągnęli Międzynarodowe Towarzystwo, tak? Przede wszystkim 500 Węgrów, którzy z mediami przepali przedstawicieli władzy węgierskiej, przedstawicieli ważnych organizacji społecznych węgierskich. Myśmy ściągnęli i zaprosiliśmy specjalnie do Krakowa. Po drugie, trochę weszliśmy w ten spór o to, jak obchodzi nas tego listopada, żeby ten nasz głos, spodziewaliśmy się dokładnie takiego scenariusza, żeby ten nasz głos był specjalnie wcześniej słyszalny. Co zamierzamy zrobić? Że nas nie będzie w Warszawie, że jeżeli cokolwiek stanie w Warszawie, to bez naszego udziału. No ponieważ oni nas wcześniej za to atakowali, środowisko narodowe i władza, to nie można było już potem podkreślać tak bardzo naszej obecności. Tak? No teraz próbuję mówić, że jakaś duchowa łączność była między nami. Ale... Synowie. Tak, no. W końcu wszystkiego nie możemy nie wiedzieć w tej bujnej przeszłości, ale nie wiedziałem, że mam tylu synów. W każdym razie ten przekaz, który poszedł, był inny. Proszę zobaczyć, że my byliśmy filmowani na tle naszych braci Węgrów, mówiliśmy o wspólnocie narodów i byliśmy w Krakowie, spokojne, godne uroczystości, kilkanaście tysięcy osób, składanie wieńców, no i władza bijąca się tutaj z narodowcami. Wyszło im dokładnie odwrotnie, drugą stronę niż chcieli, dlatego żeśmy na czas ową prowokację spacyfikowaliśmy. Oczywiście no, niektórzy również, ludzie z naszych środowisk dali się nabrać na to, tak, wciągnąć, dlaczego uciekacie, dlaczego dezertujecie. Jak ktoś widzi pułapkę, to nie jest dezercja, tylko to jest zdrowy rozsądek. Skok do pułapki to nie jest dowód odwagi, tylko głupoty. No i dokładnie staraliśmy się zrobić wszystko, żeby w tej głupocie nie uczestniczyć. A jeżeli ktoś chciał uczestniczyć w Warszawie w uroczystościach, to dzień wcześniej miał możliwość prawie 30 tysięcy osób z katedry pod pomnik Piłsudskiego. Przeszliśmy godnie 10, czyli dzień przyjazdu Józefa Piłsudskiego do Warszawy. Także te uroczystości były przez to i bogatsze i pełniejsze, a władza została sama swoją prowokacją. Co widać dzisiaj stąd w sondażach, najniższe notowania Platformy na pewno od 2005 roku i niemalże od powstania. Po prostu społeczeństwo dosyć dobrze oceniło tą sytuację, czyli nieudolność władzy albo prowokacja, w zależności od tego, jak to ludzie oceniają. To się też wiąże pewnie już w tej chwili z bardzo szybkimi zmianami i przygotowywaniem do jakiegoś nowego rozdania. Donald Tusk będzie chciał, żeby zmiany kontrolowane, czyli sam przeprowadzić zmiany w rządzie, ale nie wiadomo, czy mu na to pozwolą, bo może się okazać, że utraci większość w parlamencie, czy może już jej nie ma, tak? tylko że jest dogadywany nowy układ polityczny. Też trzeba być w tej sytuacji przygotowanym na przyspieszone wybory, bo wchodzimy w bardzo niekontrolowany już pocisk polityczny i będą próby na pewno tworzenia zupełnie nowych konstelacji politycznych. Decyzję o postawieniu zarzutów Mariuszowi Kamińskiemu i agentowi Tomkowi, czyli Tomaszowi Kaczmarkowi, postawiono 12 listopada, czyli dzień po bardzo nieudanej prowokacji, która była 11, i chciano zwrócić uwagę. A co jest jeszcze szczególnie mocne, agent Tomek po naszej publikacji w lecie tego roku, w której mówiliśmy, że szykuje się już potężna awantura i rząd ją planuje, złożył wniosek do prokuratury, żeby prokuratura zbadała stan zagrożenia wywołany działaniami rządu Donalda Tuska. No i chcąc nie chcąc wyszło na to, że miał rację, także jego wniosek był zasadny, bo rzeczywiście władza tak przeprowadziła obchody tego święta, że doszło do tego, że było dużo zniszczeń, bardzo wielu rannych. Potworna kompromitacja Polski w opinii międzynarodowej. No i teraz, żeby pokazać, że on też nie jest czysty, no to zdecydowano się odpalić te zarzuty. Ciekawe, że niezależna od władzy prokuratura w to się bawi. No, ja bym na miejscu tych prokuratorów, nawet gdyby się okazało, że bieg spraw procesowy jest taki, że trzeba złożyć jakieś zarzuty, że trzeba uruchomić jakąś procedurę,
no to ja bym tak z tydzień poczekał, choćby po to, żeby nie było, a tu wyraźnie widać, że oni jedną awanturą próbują przy dość długą awanturę odwrócić uwagę. No to bardzo charakterystyczne dla działania tej władzy. To jest kolejny raz taki, kiedy oni mają jakiś potężny problem, jakąś potężną wpadkę i odwracają to atakiem na opozycję. I scenariusz wygląda tak, że organizują prowokację przeciwko opozycji, nie wychodzi, dostawiają opozycji oskarżenia. Przypomnę to dawcie po tym zajączku z czapeczką, że trzy razy dostał w głowę za to, że nie miał czapeczki, potem założył czapeczki i też dostał w głowę, bo czapeczka była niedobra. No taka niestety jest dzisiaj w Polsce władza, ale wiele wskazuje na to, że już długo tu nie porządzi. Ostatnio bardzo mnie niepokoi, że Leszek Miller staje się mężem stanu, komentuje wszystkie wydarzenia, jest numer jeden, jest elegancki, łagodny i mam taką prośbę do mediów niezależnych, żeby więcej mówić o jego rządach, dlaczego został odsunięty od władzy po następnych wyborach i że to nie jest złote jabłko. Proszę mi wierzyć, że Leszka Millera nie zapomni, bo będziemy się nim zajmować. I ta stała troska o to, żeby postkomuniści nie doszli do władzy, to akurat w Gazecie Polskiej towarzyszy najbardziej. Wydaje mi się, że w tym Sejmie nie dojdzie do koalicji SLD, że Miller wie, że to jest dla niego jednak śmierć polityczna, ale po wyborach jest to możliwe. Gdyby się okazało, że koalicja z SLD będzie niezbędnym dopełnieniem do tego, żeby rząd Donalda Tuska się utrzymał, to wtedy taka koalicja jest możliwa. Tylko jaki oni mają problem? Z ostatniego sondażu wynika, że poparcie dla SLD i Platformy jest niemalże takie same jak dla PiS-u. Ich razem jest takie jak dla PiS-u osobnie. A rozkład głosów tej ordynacji jest taki, że premiuje jedność. Więc żeby oni razem utrzymali władzę, jeżeli PSL szczególnie się nie dostał do parlamentu, to musieliby wystawić jedną listę wyborczą, a to już byłoby dla nich śmiertelne. Więc oni są w dużym kłopocie w tej chwili. Będą zmieniać ordynację prawdopodobnie. Nie wiadomo, czy zdążą, ale są takie projekty, żeby tą premię dla większych partii zdjąć i wymusić premię dla partii średnich. I takie mają pomysły w tej chwili rządzący. Czy oni to przeprowadzą, to zobaczymy. Niemniej jedno jest pewne. Warto utrzymywać jedność, warto popierać jedną partię. Pamiętam, jak w 93 roku były wybory. Prawica wystartowała chyba w 7 partiach różnych i tak naprawdę wygrała te wybory, tylko że nikt nie wszedł do parlamentu i nie rządziła. Bo ponad 30% głosów padło na prawicę, tylko 20% na SLD. Dzisiaj jak ktoś, partia rządząca dostaje 20% sondaży, to uważamy, że to jest klęska. Wtedy SLD dostało 20% i rządziło. Tak? Razem z PSL-em to dostał 16%. I trzeba o tym pamiętać, że premiowana będzie jedność przy takim dużym spadku nadawania Platformy, nawet niecałe 40% może pozwolić PiS-owi przejąć władzę samodzielnie. Też o tym trzeba pamiętać. Żeby nie marnować głosów na te mniejsze partie, bo dzisiaj jest to już strata rzeczywiście duża. Mieliśmy przykład Elbląga. Tam prezydent wygrał w Cuglach pisowski. Prawica osiągnęła ponad 50%, ale niestety na dwóch listach. Jedna była lista PiS-u, które dostało w sumie tam gdzieś koło 40% mandatów dzięki temu. I druga lista Solidarnej Polski, która dostała 5% głosów. Czyli zobaczcie, ile oni dostali mandatów? Nic. Ani jednego. Te 5% głosów zostało zmarnowane. Gdyby one padły na listę PiS-u, to PiS by samodzielnie rządził w Elblągu. I to samo nam grozi w tej chwili powtórka tego scenariusza, jeżeli te mniejsze partie osobno wystartują w wyborach ogólnopolskich. Trzeba o tym pamiętać i tłumaczyć ludziom, bo ludzie z tego nie zdają sprawy. Mówią, a głosujemy w końcu na swoich. No fajnie, tylko wynik tego głosowania jest różny w zależności od tego, czy głosujemy na jedną partię, czy na kilka partii. Co do Dolnego Śląska, no tam nie tylko jest tak, że partia sobie uznała, że korupcja jest w porządku, ale proszę pamiętać, że partie są rejestrowane w sądach razem ze statutami
i statut partii nie przewiduje kupowania głosów żadnej partii, bo inaczej by taka partia nie została zarejestrowana, w związku z tym naruszono prawo. Nie tylko to głosowanie jest nieważne z punktu widzenia prawa obowiązującego w Polsce, tak? Bo jeżeli się narusza zarejestrowany statut, to się narusza również prawo. To wprawdzie nie jest... sprawa jeszcze nie jest w sądzie? Ta sprawa nie jest w sądzie, bo mogą ją złożyć tylko zainteresowani. Natomiast ja zastanawiam się, czy my nie możemy, w związku z tym, że partia uznaje stan bezprawia, czyli obydwie strony, ci pokrzywdzeni, bo się przestraszyli, i ci krzywdzący, bo czują, że mają siłę, czy ta partia działa legalnie, czy nie, to jest delegalizowana. Jeżeli partia nie uznaje systemu prawnego wynikającego ze swojego statutu, to czy ona ma prawo dalej działać? To jest dobry problem dla prawników, czy Platforma Obywatelska na tej podstawie nie może być rejestrowana z sądu, no, skoro nie ma tam demokratycznej podstawą w ogóle zgody na zarejestrowanie partii w Polsce jest uznanie systemu demokratycznego, czyli demokratycznego wyboru. No, te wybory demokratyczne nie były, chociaż no, z drugiej strony martwienie się o to, że Platforma jest mało demokratyczna, chyba wszyscy jesteśmy dorośli, na tej sali wiemy, czym jest Platforma Obywatelska i nie powołano ją po to, żeby pielęgnować demokrację, tylko żeby robić geszefty. Ja proszę jeszcze o komentarze w dwóch sprawach. Jedno to są wybory do Parlamentu Europejskiego, a drugie to jest, jak pan widzi rolę i przyszłość Solidarnej Polski? Bardzo dobrze, że pan połączył te dwa pytania, bo ja mam wrażenie, że Solidarna Polska jako projekt istnieje już tylko i wyłącznie w związku z eurowyborami. Tam znaczna część tych, którzy jeszcze zostali w tej partii, nie zdaje sobie sprawy, że kierownictwo tak naprawdę toczy wojnę tylko o to, żeby załatwić sobie miejsca na listach PiS-u w eurowyborach, bo samodzielnie nie jest w stanie dostać się do parlamentu. I tylko po to jest podtrzymywana ta struktura, że 5-6 miejsc biorących w eurowyborach dla Solidarnej Polski, albo podział. To jest szantaż. I Kaczyński ma ogromny dylemat i moim zdaniem on im nie da tych miejsc z bardzo prostego powodu, no bo to byłaby nagroda za rozłam. On już to powiedział w wywiadzie. Wielokrotnie to mówił również u nas, bo jeżeli będzie się zachęcało i nagradzało tych, którzy dokonują rozłamów, co innego, gdyby byli na zewnątrz zawsze, tak? I w ten sposób przyciągnąć. Wiadomo, jest pewien kompromis, ale co innego, kiedy wiceprzewodniczący partii dokonuje jawnego, publicznego rozłamu, nie wyszło mu, i wraca i prosi o to w zamian za powrót o więcej. No. To za chwilę będzie 5 rozłamów kolejnych. Więc myślę, że właśnie najlepiej odpowiedzieć na to pytanie, łącząc te sprawy, tak jak pan zadał dwa te pytania. No przykro to mi to mówić, bo ja znam tych ludzi oczywiście, bardzo ich ceniłem, no ale tu popełnili ogromny błąd, a teraz powiedziałbym, dosyć tanio się zachowują.